Dzień dobry, witam wszystkich widzów naszego cyklu historycznego Cieszyńskie drogi do niepodległej. Cieszę się bardzo, że śledzą Państwo nasze odcinki na YouTubie, na kanale hashtag CieszynLove. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o Cieszynie, o tym, co dzieje się, a raczej działo w przeszłości nad Olzą. I zanim przejdę do tematu naszego spotkania, oczywiście przywitam naszego gościa, dr Michael Morys-Twarowski. Cześć, Michael. Cześć, Szymonie. W innym położeniu i w innych odcinkach może moglibyśmy sobie mówić panie doktorze, ale tutaj jako starzy znajomi w takim miejscu zostaniemy przy konwencji ty. I zastanawiałem się nad symbolami, czy takimi specjalnościami Cieszyna i w ogóle cieszyńskości jakiejś szeroko pojętej, w takim czysto marketingowym wymiarze, nawet jako produktu turystycznego, to od razu na myśl mi przychodzą kanapki cieszyńskie. Może gdzieś tam jakieś piwo, w innym wymiarze niematerialnym to tolerancja wyznaniowa. A ty, kiedy słyszysz cieszyńska specjalność, to jakie skojarzenia ci się uruchamiają? Znaczy, Cieszyna to akurat jest najprostsze skojarzenie, ale takie dziwne, bo dom po prostu jest takie najprostsze. Ale jeśli chodzi o lokowanie produktu, to jest dużo rzeczy związanych z przymiotnikiem cieszyńskim. No nie? Już pomijając historycznie czy współcześnie, ale jak już wspominałeś o piwie i lokowaniu produktu, to można powiedzieć, że w Cieszynie też funkcjonuje bank spółdzielczy. No, jakaś rzecz może nie jakaś hipercharakterystyczna dla Cieszyna, bo tego typu banki zdarzają się też w innych miejscach i regionach, ale to jest taki bank, który ma już taką srogą historię, sięgającą 1873 roku. I obaj mamy korzenie cieszyńskie i nasi przodkowie, pewnie jeden z drugim, jakiś dziad się odnajdzie na liście członków. Tam do kasy chodzili. Do kasy chodzili i pożyczali pieniądze, żeby sobie kupić kawałek ziemi, albo zainwestować w edukację dzieci, albo żeby spłacić, nie wiem, długi karciane czy barowe, szeroko rozumiane. Świetnie, że zacząłeś od tego banku, w ogóle od pieniędzy, bo o tym też będziemy rozmawiać w dzisiejszym spotkaniu, a tym naczelnym tematem tej rozmowy będzie praca organiczna. Myślę sobie, że to jest też jedna z takich cieszyńskich specjalności właśnie. Z tobą jako z człowiekiem, historykiem, który zajmuje się dziejami Śląska Cieszyńskiego, to możemy rozmawiać o tych różnych kategoriach, różnych wymiarach tej pracy organicznej. Ale skoro już nas zaprosiłeś do tej kasy bankowej, to w tym banku pozostańmy. Czyli jeżeli popatrzymy na początek XX wieku, czy przełom XIX-XX wieku, na Śląsku Cieszyńskim funkcjonowało kilkadziesiąt polskich organizacji o różnym profilu. Zaczynamy od bankowości spółdzielczej. Tak. Kwestia jest taka, że ta sama fraza praca organiczna to się kojarzy, nie wiem, Rozum Żeromskiego, nie wiem. Siła, no oczywiście, to jest tak dramatycznie złe skojarzenie, że jak już po prostu się chce ziewać. Po prostu, w ogóle cała epoka pozytywizmu. Tak, jaka to jest nuda i jeżeli jakoś tak było taki przerywnik, no to przynajmniej tak, nie wiem, w historii XIX-wiecznej o powstanie, no nie? Było powstanie, powiedzmy, jedno, drugie, no nieudane, ale była jakaś bitwa, były jakieś takie rzeczy epickie, no nie wiem, Reduta Ordona, cokolwiek, że jednak coś się działa, ta praca organiczna to jest taka nuda i generalnie taka wyliczanka. Stowarzyszenie Data Założenia Działa. A cała idea w ogóle z pracy organicznej, czy w ogóle rozmawiania o tym, co pojęcie jest, o tyle ma sens, nie na zasadzie wyliczanki faktów, ale że takie pewne nauki na przyszłość, lekcji i pokazania, że świat wokół nas można zmieniać, nie w, powiedzmy, idąc się zabijać, dosłownie i w przenośni, ale działać. Nie potrzebujemy tego pretekstu wojenno-romantycznego, nazwijmy tak, czy powstańczego. Tak, tym bardziej, że czasami to jest po prostu pretekst, żeby, no sorry, ale były też takie sytuacje, że ludzie szli do powstania, że Polska była pretekstem, a tak naprawdę chcieli sobie postrzelać na przykład do kogoś. Jest taka dość książka Egzekutor o okresie II wojny światowej, trochę pokazujące w innym świetle te rzeczy. Ale praca organiczna. Na Śląsku Cieszyńskim też, powiedzmy, czasami się ktoś tam zaciągnął do powstania styczniowego, kilka osób, ale powiedzmy, to było kilka zazwyczaj młodych mężczyzn, którzy mieli ochotę, nie wiem, sobie postrzelać albo przeżyć przygodę. A praca organiczna, to nie ma takiego zewu przygody, ale organizuje się coś fajnego. Jeśli chodzi o banki,
to generalnie pieniądz jest potrzebny nam w życiu i banki czy instytucje finansowe w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku istniały oczywiście, ale taki specjalny, nie wiem, przykładowy Rothschild, no nie? Niespecjalnie miał ochotę kredytować jakiegoś biednego chłopa z Kisielowa, gdzie było jeszcze że też duże ryzyko, że nie zainwestuje w grunt, tylko to przepije w gospodzie. Stąd narodziła się w Niemczech idea, którą od twórcy nazwana siecią kas Raiffeisena i bankowość spółdzielcza, polegająca, trochę tam upraszczając, że ludzie się organizowali, z tym Kisielowym nie jestem pewien, czy tam była spółdzielczość, ale w Ogrodzonej, to już wioska obok, tam na 100% była kasa Raiffeisena i polegało na tym, że grupa gospodarzy się zbierała, wkładała jakieś pieniądze, powołała zarząd, czy wydział plus radę nadzorczą. Wszyscy robili za darmo. To nie była taka rada nadzorcza jak dzisiaj dla... Nie, że od razu umowa i ile tam... jest wynagrodzenie i tak dalej, tylko rzeczywiście to była praca społeczna za darmo na rzecz lokalnej społeczności. I też ci miejscowi ludzie byli w stanie ocenić na przykład zdolność kredytową danego gospodarza. Że nie, powiedzmy, jakiś bankier w Wiedniu się zastanawia, czy ten rolnik jest w stanie spłacić tyle, czy nie. Ale oceniali, że to jest, nie wiem, słuszny hop, no nie, że pracowity to spłaci, a ten to jest jednak, powiedzmy, alkus i jednak nie ryzykowaliśmy, udzielając mu zbyt wysokiej pożyczki. I też zaletą było niskie oprocentowanie tych kredytów. I dzięki temu osoby, które naprawdę chciały coś zainwestować, coś tak wydaje, ale kawałek większego pola mieć, lepsze zwierzęta, nie wiem, sobie sprowadzić, nie wiem, krowy skądś tam, koniczynę, maszyny rolnicze i tak dalej, bo to generalnie społeczeństwo było przede wszystkim chłopskie, pozwalało. Dla mnie fajnym przykładem związanym właśnie z Towarzystwem Oszczędności i Zaliczek na Śląsku Cieszyńskim jest historia mojego trzykrotnego pradziada Jana Morysa, który zaczynał jako syn właściciela małego gospodarstwa, chałupniczego to się nazywało. I to było widać, że on sprzedawał, kupował, ale ciągle się pojawia na liście w ogóle członków tej kasy, tego Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek. I koniec końców udało mu się kupić, nabyć jedno gospodarstwo, potem drugie w Puńcowie, dwa sąsiadujące ze sobą. No i potem już się pojawia w źródłach jako Ackerbauer, co znaczy siedlak po naszemu, czyli siedlok, czyli bogaty chłop. W Polsce się używał określenia kmieć, a siedlak jest taki bardziej gwarowy. Generalnie no, pojawił się pieniądz, jeżeli byłeś pracowity, mogłeś wziąć kredyt, który cię nie zabijał i nie wiązał cię na 30 lat. No i mało tego, dzięki tym kasom dochodziło do rozwoju gospodarczego wiosek wokół Cieszyna. No, można było coś więcej kupić, zainwestować i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Wysłać dziecko do szkoły, opłacić mu tam wyjazd na studia, częściowo, bo to wiadomo, że całego studenci też musieli tam pracować na swoje utrzymanie, ale to, bo coś tak mówi praca organiczna i to nam się wydaje, zwłaszcza w kontekście Księstwa Cieszyńskiego, to najczęściej przychodzą do głowy czytelnie, że sobie ludzie tam czytali książkę. Jest taka rozrywka, niestety jest to takie smutne i marksistowskie, że to jednak musi być ta baza, a potem nadbudowa i tą bazą były ta instytucja finansowa, czyli to Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek i później wielki boom na kasy spółdzielcze na przełomie XIX i XX wieku. Początkowo centrala znajdowała się w Opawie i była niemiecka, ale z czasem ci nasi chłopi się tutaj zorganizowali, stworzyli polską sieć, ale to nie chodziło o względy też trochę te narodowe, ale przede wszystkim kredytować się w Opawie, no to też już był problem. No, nie? A centrala w Cieszynie to jednak generalnie już łatwiej kontrolować ten cały tutaj interes. Czyli można mówić o tych kasach czy bankowości spółdzielczej już w wymiarze organizacji polskiej później. Tak, to było tak. Przejdźmy zatem, mamy pieniądze. No. Wychodzimy z tej kasy, no i dobra, skoro mamy bazę finansową, to może byśmy teraz zajęli się szkolnictwem. Oczywiście, jeśli mówimy o młodzieży szkolnej, w ogóle o rozwoju szkolnictwa, no to bardzo ważną instytucją jest macierz szkolna.
W przeszłości oczywiście macierz szkolna, mówimy tutaj w kontekście Śląska Cieszyńskiego, warto wspomnieć, że dzisiaj jeszcze na Zaolziu ciągle działają macierze szkolne w Republice Czeskiej jako organizacje przy każdej szkole z polskim językiem nauczania, które są taką organizacją pomocową, wspierającą rodziców i w ogóle działalność tego środowiska polskiego w szkole. Jak to było w przeszłości? Też tą macierzą to jest też, to się pojawia w tym kontekście narodowym, strasznie takie pompatyczne, a źródła tego całego ruchu czy idei tkwią bardzo dawno wstecz, nawet można powiedzieć, że w epoce takiej klasycznej, nowożytnej, kiedy powiedzmy bogaty pan na przykład był w stanie zasponsorować jakiemuś biednemu chłopskiemu dziecku naukę w gimnazjum, czy też wyjazd na studia i szeroko rozumiane różnego rodzaju fundacje stypendialne. Czyli mecenat. Mecenat, można powiedzieć, tak, dokładnie. I żeby wyłowić te perełki, żeby nie było takiego Janka muzykanta i całej reszty, tylko żeby tych ludzi, dać tym ludziom szansę, a ci ludzie potem może zmienią świat. No nie tylko powiedzmy otaczającą rzeczywistość czy swoje życie. No, fajnym przykładem kariery chłopskiego dziecka spod Cieszyna jest kariera Józefa Bożka spod Bielska, z Bielu. Konstruktora. Konstruktora, człowieka, który stworzył pierwszą maszynę parową na kontynencie europejskim. No Stevenson Wyspa, no nie? To jest, można ten, ale generalnie odczuwano potrzebę, czy zdawano sobie sprawę, że trzeba, jak jest zdolne dziecko, to warto mu jednak zafundować tą edukację i pozwolić mu się wykształcić, chociażby na księdza, chociażby to tak pobożnościowo nawet, że ojej, będzie ksiądz w rodzinie, ale to trzeba jednak mu opłacić wyjazd do seminarium duchownego, najpierw naukę w gimnazjum w Cieszynie i potem wyjazd do seminarium w Ołomuńcu i tak dalej, i tak dalej. Stąd kiedy się pojawiło po roku 1860 możliwość tworzenia różnego rodzaju stowarzyszeń, wyrosło stowarzyszenie, które się nazywało Towarzystwo Naukowej Pomocy Księstwa Cieszyńskiego. I oni fundowali stypendia najczęściej uczniom szkół średnich. I z czasem stwierdzono, że przydałaby się polska szkoła średnia. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, bo oczywiście ważny jest ten kontekst tutaj, że jakby od kiedy mówimy o szkole polskiej. To realia, jasne, że podręcznikowo w historii ogólnej, ogólnopolskiej myślę sobie, że większość naszych widzów kojarzy sytuację, ale w wymiarze Śląska Cieszyńskiego, tutaj tego naszego grodu nad Olzą, te szkoły polskie też musiały się jakoś zawiązać, mieć jakąś instytucję pomocową i tak dalej. Jak się to rozwijało? Jak w ogóle wyglądała kwestia szkolnictwa polskiego na tych ziemiach? Znaczy, szkolnictwo polskie na poziomie szkoły ludowej, czyli podstawowej, istniało najlepsze. Nie było żadnego problemu. Problem się pojawiał... Średnie. Pojawia się problem ze szkołą średnią, ponieważ szkoły średnie były w języku niemieckim, język nauczania, a język polski był dodatkowym przedmiotem. No i często ci nauczyciele języka polskiego, to powiedzmy, to nie był kwiat pedagogiki austro-węgierskiej, tylko powiedzmy, ludzie jakoś, no powiedzmy, średnio nadający się do tego zawodu. Nie zawsze, ale zdarzało się i tak. Generalnie, znaczy też mamy taką optykę, Jezu, przez te Niemcy ten XX wiek nam trochę zmienił, ale język niemiecki był taką wrotami, kultura niemiecka do lepszego świata. Można sobie wjechać na studia i tak dalej. I o ile polscy, w ogóle Polacy miejscowi i plus inteligencja galicyjska zdawali sobie sprawę, że język niemiecki jest potrzebny, niezbędny w życiu i tak dalej, wychodzili z założenia, że językiem nauczania powinien być język polski, a język niemiecki powinien być językiem dodatkowym. Czyli to znaczy, upraszczając trochę, ale w średniej szkole uczymy się matematyki po polsku, a nie po niemiecku, ponieważ automatycznie odpada jedna bariera, że najpierw dziecko musi poznać świetnie ten niemiecki, żeby się uczyć matematyki, a w tym momencie szłoby to dwutorowo. Tak czy tak potem ci ludzie w większości jechali na studia do Wiednia i rzadziej do Krakowa czy do Lwowa, ukształcili się w języku niemieckim, posługiwali się bardzo dobrze. Inne perspektywy. Posługiwali się tym językiem niemieckim i pisali w języku niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdzono, że trzeba jednak stworzyć taką szkołę. No i oczywiście państwo niespecjalnie było zainteresowane tworzeniem polskiej szkoły, ponieważ państwo dożyło mimo wszystko do unifikacji językowej swoich obywateli. Z perspektywy państwa słusznie. Z perspektywy obywateli, no niektórzy się nie zgadzali. I powstała macierz szkolna Księstwa Cieszyńskiego, która zbierała przez 10 lat fundusze, żeby otworzyć sobie pierwszą polską szkołę średnią na Śląsku, co się udało w roku 1895.
Michael, pozwól, że wyjdziemy ze szkoły, jest po lekcjach, to może by tak po górach pochodzić. Turystyka, oczywiście jeśli mówimy w wymiarze pracy organicznej i zawiązywania się stowarzyszeń, no to mamy tutaj Beskid. Tak, kwestia jest taka, że tu nie chodzi o jakąś taką straszliwą pracę organiczną, no jest jak mi ciężko i trzeba robić wszystko dla polskości. Tyle, że te wszystkie stowarzyszenia, które funkcjonowały na przestrzeni kilkudziesięciu lat, różnego rodzaju czytelni, gdzie sobie ludzie chodzili czytać książki, kółka rolnicze, też ta macierz szkolna, nie wiem, zbieramy pieniądze na Dom Narodowy, Towarzystwo Domu Narodowego, wykształciło w ludziach przekonanie, całkiem słuszne, żeby realizować jakieś cele, warto jakoś sformalizować te grupy dążące do jakichś celów, załatwić sobie statut, przy okazji może załapać się na jakąś dotację i... Dużo się nie zmieniło. Dużo się nie zmieniło. Taką ciekawą, tak, ja idę trochę naokoło do tych gór, ale jest fajna historia, o której też nie wiedziałem, że na przykład stowarzyszenia bardzo starały się być na przykład zakładane w dniu urodzin cesarza Franciszka Józefa, żeby im coś tam skapło. Albo też był prawdziwy boom w ogóle, żeby zakładać różne rzeczy, jak była 60. rocznica panowania cesarza w 1908 roku. I co generalnie, powiedzmy, pewne mechanizmy też się nie zmieniają, że pojawia się jakaś rocznica, boom, grant, projekt, robimy i tak dalej, co też możemy nazywać pracą organiczną. I tak samo narodziło się Towarzystwo Turystyczne Beskid. To już niestety już był taki rys fajny, że ludzie się organizują i taki rys trochę mniej fajny, że ludzie zaczęli się już organizować nie wokół jakiegoś wspólnego hobby, chodzenia po górach i pasji, ale też już na tej zasadzie, że już się zaczynamy dzielić pod względem narodowościowym, ponieważ wcześniej istniało już niemieckie stowarzyszenie Beskidem Verein, no i w opozycji, znaczy nie w opozycji, ale takiej rywalizacji można powiedzieć, powstaje Polskie Towarzystwo Turystyczne Beskid. I ta rywalizacja była później jakoś widoczna na szlaku? Na szlaku trochę tak, ale ta rywalizacja o tyle była fajna, że stymulowała jednych i drugich, że skoro Niemcy robią tak, to Polacy robią tak, a skoro Polacy robią tak, to Niemcy może zrobimy tak. No i oczywiście też byli Czesi, którzy też wchodzili ze swoimi stowarzyszeniami. Te wszystkie rzeczy nie działały w próżni. Dobrym przykładem jest dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra w Cieszynie, które powstało jako kopia czeskiego stowarzyszenia. Ksiądz Ignacy Świeży stwierdził, że Czesi mają bardzo fajny system dystrybucji książek dla ludności katolickiej, no to zaimplementujmy to rozwiązanie u nas, no i też się sprawdzało. Wspomniałeś przed chwilą o zbiórce pieniędzy na budowę Domu Narodowego w Cieszynie. Ja bym na chwilę opuścił te góry i może wszedł na ten cieszyński rynek, bo to też jest ciekawa historia. Budnie powiedziane mi się wydaje. Po prostu Polacy stwierdzili, że potrzebują dom dla tych stowarzyszeń. To jest ciekawe. Nie dlatego, że grupa Polaków zebrała sobie pieniądze i kupiła sobie dom, bo to rzeczywiście jest nuda. Ale masz rację, że to jest ciekawe, że była taka liczba tych organizacji w Cieszynie i w okolicach, że warto było, żeby one się nie spotykały na przykład w prywatnych domach. Była czytelnia w Goleszowie, to tam gospodarz Józef Palaczyk udostępniał, czytelnia katolicka, udostępniał tam pokój u siebie nie w gospodzie, tylko ze swoim domu. Więc to tak, masz normalne życie rodzinne, żona, nie wiem, piątka dzieci u tego Palaczyka była tak pi razy oko. A tu ci ludzie przychodzą. A tutaj przychodzą raz na dwa tygodnie poczytać książki, albo porozmawiać, albo powznosić toasty za najjaśniejszego pana. Stąd sama idea też pokazuje, że chcemy coś robić, zbieramy się razem, gromadzimy się wokół wspólnej idei, formalizujemy to, zbieramy pieniądze, wywieramy trochę presję, bo publikujemy co roku sprawozdanie z działalności z tego stowarzyszenia i liczbę datków i w gazetach to publikujemy. I to jest fajny, ciekawy aspekt dla osób, które się interesują przeszłością regionu, ale taką w aspekcie rodzinnym, a nie o co się działo na Śląsku Cieszyńskim, tylko co robili moi przodkowie. W internecie są dostępne sprawozdania praktycznie już wszystkich polskich stowarzyszeń z działających w czasach austro-węgierskich. Ctrl F i można dowiedzieć się, że nasi prapradziadowie, praprapradziadowie, a czasami nawet praprababcie udzielało się w tych stowarzyszeniach i nie tylko byli bojownikami o polskość, tak używając jakichś takich wielkich słów, ale przede wszystkim byli ludźmi, którzy chcieli zmieniać
otaczającą ich rzeczywistość i zdawali sobie sprawę, żeby zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, muszą działać razem, że w pojedynkę nikt tego nie dokona. I chyba to jest najfajniejsza, najciekawsza i najważniejsza lekcja, jaka płynie w związku z historią pracy organicznej na Śląsku. Nie kończmy jeszcze tej lekcji. Ja sobie na zadanie domowe odrobię wyszukiwanie w tych sprawozdaniach Brandysów, ale to na deser. A powiedzmy jeszcze o organizacjach, no bardzo ważnych z punktu widzenia życia gdziekolwiek, Straż Pożarna. Tak, że straże pożarne miały czasami podgórkę na Śląsku Cieszyńskim, że na przykład uważano, że to jest zbędna rzecz, że bywało tak, że ludzie tam gonili firemonów i nie byli zachwyceni. Sorry, że... zbędna? To właśnie to jest jakieś takie absurdalnie, że uważali, że to jest fanaberia i marnotrawstwo czasu. Pojawiały się też konflikty, no już takie też szowinistyczne, że na przykład w okolicach Bielska, w niektórych tych miejscowościach nie życzono sobie Słowian, w tych strażach pożarnych to było głupotą, jak nie wiem, powiedzmy połowa mieszkańców wioski, czy nawet 30% była polskojęzyczna i oni nie chcą widzieć straży pożarnej, no to był totalny idiotyzm. No i kłócono się też o język komend, co też uważano, że to jest jakiś taki przejaw życia, że tutaj Niemcy, a tutaj Polacy. A sama unifikacja niemiecka języka komend straży pożarnych wydaje mi się, że miała dość duży sens, ponieważ większość tych strażaków przeszła przez służbę w wojsku austro-węgierskim, stąd Wiedzieli, co robić i w takich chwilach, gdzie naprawdę trzeba szybko podejmować decyzje i tak dalej, że i pewne odruchy bezwarunkowe też wydaje mi się działały, funkcjonowały, łatwiej było może w języku niemieckim. Fajna sprawa i to też, żebyśmy też nie ulegli ułudzie, że wszyscy się angażowali w tą pracę organiczną. Zazwyczaj to było tak, że jak był taki motor życia na wsi, lider, to nie działał w jednym stowarzyszeniu. On musiał już być we wszystkim. Zazwyczaj tam był prezesem, tam był wiceprezesem, tam członkiem zarządu i tak dalej. Ale wszystko to było społecznie, że na tym nie zarabiali ludzie, tylko odczuwali potrzebę zrobienia czegoś dla lokalnej społeczności. Zawsze tak jest, że ten lider ciągnie całą resztę w różnych wymiarach. Jeśli chodzi o straż pożarną, one zaczęły powstawać w różnych miejscach jakoś równolegle, czy to były takie stowarzyszenia, które nie wiem, najpierw w Cieszynie, potem ktoś wziął przykład? Znaczy, przykład tak trochę płynął z terenów górniczych, ale to pojawiało się tak sporadycznie w różnych częściach Śląska Cieszyńskiego. No, takie prądy modernizacyjne to najłatwiej wyczuć, że to było Bielsko, był Cieszyn, no i tereny górnicze, gdzie jednak no, straż pożarna się przydawała, bo ci wszyscy bonzowie, fabrykanci to jednak generalnie nie chcieli, żeby im coś tam płonęło zbyt często. A później rzeczywiście pojawił się taki boom na różnego rodzaju, też na straże pożarne i ten 1908 rok, 60. rocznica panowania Franciszka Józefa, to też tak nakręcała tych strażaków. Zdarzała się też sytuacja, że na przykład zmieniali sobie datę założenia, żeby łatwiej dostać dotację, wyglądało bardziej patriotycznie. I takie ciekawostki pojawiają się w tym programie. To może jeszcze, Michael, inne ciekawostki na sam koniec, zamykając już temat stowarzyszeń. Stowarzyszenia zawodowe, bo i takie zaczęły powstawać, branżowe powiedzielibyśmy teraz, Towarzystwo Rolnicze czy Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Tak, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne powstało też jako już element rozdźwięków tam narodowościowych wśród nauczycieli, bo wcześniej funkcjonowało Stowarzystwo Nauczycieli Wiejskich, które kiedy zmieniło język tam urzędowania z polskiego na niemiecki, to Jan Kubisz, jeden z tam z nauczycieli, opisywał, że on i jeden jego jeszcze kolega z Końskiej, niczym tam Zagłowa i reszta ekipy w Potopie rzucali tam buławy przed Radziwiłłem, tak samo oni zrezygnowali z tego członkostwa Stowarzyszenia Nauczycieli Wiejskich. Towarzystwo Pedagogiczne bardzo podnosiło poziom nauczania, to jest taki truizm, ale bardzo podnosiło poziom szkolnictwa podstawowego, bo ci ludzie nie kończyli studiów wyższych, nauczyciele szkół podstawowych, tylko mieli średnie wykształcenie. Powiedzmy, używając dzisiejszych pojęć, byli po liceach pedagogicznych. Czasami wcześniej jeszcze tylko po 6-tygodniowym kursie pedagogicznym. Odczuwali jednak potrzebę samokształcenia się, robienia lekcji jakichś takich poglądowych, przykładowych czy wzorcowych. Wymieniali się literaturą pedagogiczną, doświadczeniami i to było bardzo, bardzo fajne rzeczy i pokazujące też ambicje tego środowiska. Towarzystwo Rolnicze
też podchwytywało różne nowinki branżowe. Towarzystwo Rolnicze Księstwa Cieszyńskiego rzeczywiście było takim stowarzyszeniem masowym, gdzie ludzie tam naprawdę, rolnicy odczuwali potrzebę, żeby znaleźć się w stowarzyszeniu, bo robiło ciekawe rzeczy i wiele osób nawet niezwiązanych z Polskim Ruchem Narodowym należało do Towarzystwa Rolniczego Księstwa Cieszyńskiego. Zakończmy zatem, Michael, tymi stowarzyszeniami zawodowymi, a jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany pogłębieniem wiedzy o pracy organicznej, jak to szumnie nazwaliśmy w dzisiejszym odcinku, tutaj na Śląsku Cieszyńskim, to oczywiście jest ku temu sposobność. Można zajrzeć chociażby, to przypominam, do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Tak, Śląska Biblioteka Cyfrowa posiada w swoich zasobach zeskanowane prawie wszystkie sprawozdania zawierające listy członków polskich stowarzyszeń na Śląsku Cieszyńskim. Czyli to jest taka zabawa trochę Ctrl F i znajdź dziadka, znajdź babcię. A jeżeli kogoś interesowałby bardziej kontekst, jak działały te stowarzyszenia, to poleciłbym tom Cieszyńskich Studiów Muzealnych, najnowszy, który w całości został poświęcony stowarzyszeniom właśnie polskim w czasach austriackich, w czasach austro-węgierskich nawet, bo to chodziło o to głównie koniec XIX wieku i początek XX. To jest materiał pokonferencyjny, ale w przeciwieństwie do innych konferencji, gdzie jest zazwyczaj mydło i powidło, tam akurat profesor Janusz Spyra na tyle pilnował tego projektu, że każdy z autorów, każdy z występujących miał swój przydział opowiedzieć o różnych aspektach działalności tych stowarzyszeń, więc ten tom, chociaż to brzmi jak taka zbiorówka, gdzie jest o wszystkim i o niczym, tak naprawdę to jest taki podręcznik, gdzie jeżeli kogoś interesują, jak wyglądała praca organiczna, to najlepiej tam zajrzeć, a tam się znajdą i informacje, i ewentualnie pozycje, gdzie szukać bardziej szczegółowych danych. I tam można oczywiście posmakować tej cieszyńskiej specjalności, a my tę pracę organiczną podaliśmy na tacy w dzisiejszym odcinku razem z doktorem Michaelem Morysem Twarowskim. Dzięki, Michael. Dzięki, Szymonie, za rozmowę. No i Państwa odsyłamy do kolejnych naszych spotkań. Cały nasz projekt dostępny jest oczywiście na kanale YouTube'owym #CieszynLove. Do zobaczenia.